Nie, ten pół blok. Bo teraz to akurat będzie problem. Zbierało się tych robotów. O kurczę. A nie zdążyłem. No dobra, udało się. Mamy konsolę IF w tym pokoju. Jedną konsolę do włamania. Komora kryogeniczna. No, wygląda na trochę ciekawszy pokój niż poprzednie. Dobra, dotarliśmy do tego pokoju, gdzie powinien znajdować się szef misji. W stanie aktywnym. I co z tego co wiemy, jest on zahibernowany. Aj, jestem za wolny. Okazuje się, że szef misji jest... są członkowie martwi. Odezwał się do nas Hel. Sprawdźmy, co ma nam do zaoferowania konsola IF. Można byłoby zakupić... A nie, to nie jest modyfikator atrybutu, tylko to jest zwiększenie statystyk. Nic zbytnio ciekawego tu nie ma. Ewentualnie moglibyśmy zakupić te 3 granaty L3.
Mi dwa granaty, ale cztery. Aj, to jest za wcześnie. Będziemy musieli sobie podstawić jeden blok pobliżej tego muru. Zbugowała mi się lekko gierka. Dalsza utrata energonów grozi mi restartem tego pokoju, co byłoby dosyć przykre. Oj, nie mogę zaatakować tych robotów. Dodatkowo komplikuje sprawę. Tutaj mamy jeden energon. Sprawdźmy, czy mogę się włamać teraz do tej sieci. No niestety nie. Chyba się zablokowałem. Zamanowa. Okazuje się teraz, że robot, istota, która jest dla nas znana pod nazwą Zeldy, być może jest zamanową, a Hel z Arkowem. No, okazuje się, że Zelda nie jest Zeldą, właściwie nawet nie wie, kim jest. Można powiedzieć, że Hel bądź Zarkow jest dosyć mocno poirytowany. Jak się nie zablokowaliśmy. Nie, ten blok nam nic i tak nie da, bo nie możemy go sobie przesunąć, bo jest zablokowany przy ścianie. Aj, aj, aj. Chyba że wykorzystalibyśmy tego jednego robota, żeby przeskoczyć na ten murek. Może teraz uda nam się wrócić na czas. Udało się.
okazuje się, że to co nam mówił Raistlin jest prawdą i budzi się tutaj prawdziwa sztuczna inteligencja, która posiada emocje. Ok, musimy włamać się do tej sieci. Możemy włamać się do tej sieci. Aha. Musieliśmy podejść do komory. Moglibyśmy skorzystać z tego checkpointa najpierw i włamać się do tej stacji naprawczej. Tutaj Samson prosi nas o pomoc. No, sieć jak na razie wygląda przyjaźnie. Użyjmy sobie tego odnowienia mocy. R3. Teraz. W trakcie bitwy to strata... strata ruchu. Dla jednego z duchów. Energia jest na całkiem... przyzwoitym poziomie. Chociaż moglibyśmy dać jakieś małe odnowienie energii. Mamy jakieś odnowienie energii? O! L2 albo L1 nawet, czyli posiadamy. Takiego już nie mamy. A dajmy to odnowienie energii L2 Orgusowi. No dobra, przechodzimy dalej. Który to może być podzespół? No, raczej nie ten. Zdaje mi się, że to może być ten sferyczny podzespół. Tego zbiorowego kraka. Czy zbiorową kradzież energii.